Istnieje duże prawdopodobieństwo, że od 1 grudnia w Metropolii pojawi się nowy bilet autobusowy, z którym będzie można przemieszczać się na krótkich dystansach jak jeden czy dwa przystanki. Pracujemy nad uelastycznieniem taryfy, to znaczy chcemy rozbudować ją, aby lepiej odpowiadała potrzebom podróżnych, pasażerów transportu zbiorowego. Jedną z takich opcji jest wprowadzenie właśnie takich biletów na krótkie okresy, na przykład właśnie 5 minut. Lub 10, bo istnieje również możliwość, że biletów tego typu będzie więcej. Po tym, gdy z terenu metropolii zniknęły tak zwane bilety strefowe, na ich miejscu pojawiły się bilety czasowe, na przykład na 20 czy 40 minut. Część z pasażerów uważa je za zbyt drogie, stąd po tego typu komentarzach GZM zdecydowała się szukać nowych rozwiązań. O ile pasażerów ZTM-u być może czekają zmiany na lepsze, tak już podróżujących kolejami śląskimi nie za bardzo, bowiem od dzisiaj wzrasta cena za bilet pociągu relacji Katowice-Kraków. To nie pierwsza tego typu podwyżka, bo przypomnijmy, że licząc od grudnia 2020 roku, bilet ten kosztował pierwotnie 13 zł, potem 14 zł i 50 groszy, by później kosztować 16 zł i 50 groszy. Obecnie cena ta wynosi 19 zł i 50 groszy. Sam komunikat wydany w tej sprawie przez Koleje Śląskie jest dość enigmatyczny i nie wyjaśnia zbyt wiele. 2 listopada 2022 roku zostanie wprowadzona zmiana oferty biletowej w transporcie kolejowym na obszarze województwa małopolskiego. Zmiana będzie dotyczyć połączeń wojewódzkich realizowanych na terenie województwa małopolskiego, obsługiwanych przez przewoźników Koleje Małopolskie, Polregio oraz Koleje Śląskie. Mimo podjętych prób nie udało nam się dzisiaj skontaktować z rzecznikiem prasowym spółki Polregio. Dokładnego powodu wzrostu ceny za bilet pociągu relacji Katowice-Kraków nie wyjaśnił nam również rzecznik prasowy Kolei Śląskich.